Ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki, jezuita, urodził się 1 kwietnia 1911 roku w Hucie Komorowskiej koło Kolbuszowej w parafii Majdan Królewski. Jego rodzicami byli Adam i Maria. Matka, Maria z Janochów Kozłowiecka, była spokrewniona z rodziną Fedorowiczów, wielce zasłużonych dla społeczeństwa krakowskiego. Zaś Adam pochodził z rodu Kozłowieckich, herbu Ostoja. Kozłowieccy wywodzili się ze wschodnich rubieży XVI-wiecznej Polski. Ojciec kardynała był ostatnim właścicielem dóbr ziemskich, rezydującym we dworze w hucie komorowskiej. Rodzina Kozłowieckich została wysiedlona z majątku przez niemieckie władze okupacyjne w 1941 roku. W 1952 roku cały majątek został przez władze komunistyczne upaństwowiony. W latach 1921-1925 przyszły kardynał Adam Kozłowiecki uczęszczał do znanego zakładu naukowo-wychowawczego św. Józefa w Chyrowie, prowadzonego przez jezuitów, a następnie kształcił się w Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Po zdaniu matury 30 lipca 1929 roku, wbrew woli rodziców, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Odbył nowicjat w Starej Wsi koło Brzozowa, następnie studiował na Zakonnym Wydziale Filozoficznym w Krakowie i na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Lublinie. Przyjął święcenia kapłańskie 24 czerwca 1937 roku w Lublinie z rąku biskupa Karola Niemiry, a zakonne śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1945 roku w Rzymie. W latach 1933-1934 pracował jako wychowawca młodzieży w konwikcie zakładu naukowo-wychowawczego Świętego Józefa w Chyrowie, dokąd powrócił w lipcu 1939 roku po odbyciu trzeciej probacji w Lwowie. 9 września 1939 roku opuścił Chyrów i po kilkutygodniowej tułaczce, 26 października, dotarł do Krakowa. Nowe obowiązki ministra kolegium jezuitów pełnił zaledwie dwa tygodnie. 10 listopada 1939 roku został wraz z dwudziestoma czterema współbraćmi aresztowany przez Gestapo, początkowo więziony w Krakowie na Montelupich. Następnie w Wiśniczu koło Bochni w czerwcu 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, numer obozowy 1006, a w grudniu 1940 roku do obozu Dachau, numer obozowy 22187. Doczekał wyzwolenia KL Dachau przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 roku. Po krótkim pobycie w Rzymie wyjechał na misję jezuicką do północnej Rodezji, dzisiaj Zambia. Ksiądz Adam Kozłowiecki organizował szkolnictwo katolickie w regionie Kasisi. W 1952 roku otworzył w Mpimie małe seminarium duchowne. Od 1950 roku pełnił funkcję administratora wikariatu apostolskiego Lusaka, a 4 czerwca 1955 roku został mianowany biskupem tytularnym Diospolis Inferior i wikariuszem apostolskim Lusaki. Przyjął święcenia biskupie 11 września 1955 roku z rąk arcybiskupa Jamesa Roberta Noxa, w kwietniu 1959 roku został promowany na pierwszego arcybiskupa metropolite Lusaki. Ksiądz Biskup brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II, a także w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie. W maju 1969 roku na własną prośbę został zwolniony z obowiązków arcybiskupa Lusaki, umożliwił w ten sposób nominację księdza zambijskiego. Jako emerytowany arcybiskup ze stolicą tytularną Potentia Piceno powrócił do pracy duszpasterskiej, był wikariuszem w parafiach misyjnych Zambii Chingombe, Gombe, Chikuni, Chilalantambo, Mulungushi. Był członkiem m.in. Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W latach 1970–1991 pełnił też funkcję przewodniczącego papieskich dzieł misyjnych w Zambii. Do powojennej Polski przyjechał po raz pierwszy w roku 1970. Publikował artykuły w krakowskim tygodniku powszechnym i kolońskim piśmie Die katolische Missionen. Ogłaszał listy pasterskie, wydał również wspomnienia, ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939 1945 oraz Moja Afryka moje Chingombe. Jego eminencja został uhonorowany między innymi Orderem Zasługi RP oraz zambijskim orderem wolności. W lutym 1998 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej nadając tytuł prezbitera San Andrea al Quirinale. W 2006 roku został odznaczony francuskim orderem Legii Honorowej, a w 2007 roku przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego krzyżem wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadał kardynałowi Kozłowieckiemu doktorat honoris causa. Jego imieniem nazwano szkołę w Hucie Komorowskiej w powiecie Kolbuszowskim. Ostatnie 15 lat spędził na misji w Nupundę. Zmarł 28 września 2007 roku rano w szpitalu w Lusace.